Dobry Boże, to pani się ruszy. Pani marionetka, pomocy! Aaaa! Biegnij! Biegnij! Co się stało? Cześć, witam was bardzo serdecznie, co jest na nas, a to jest Overnight 2R Reduction, czy coś takiego. Jest to gra, zaraz nagrywam po Creepy Nights at Freddy's dla was drugi odcinek z tego. Od razu powiem, ten obrazek mi się nie podoba. Spójrzcie, czy to jest miły dla oka obrazek? To jest obrazek, ty nam na pewno zginęś 17 razy w jednej turze. Na pewno, 100% mówię wam to. Odcinek skończy się pewnie na 10 minutach. Play. Tak jak na telefonie ma się takie coś, się boję. O matko święta. Halo, jak tu się muzykę? Halo, muzyka! Enterem Z. Jak mi serducho bije. Fajnie, że nie wiem jak się kamerę. Zamknijmy się w szafie. Halo, bo... Jak tu się ten głos mnie przeraża. Zostańmy tu najlepiej, co wy na to? Nie no, będziemy go przynajmniej widzieć, kiedy się zbliża, więc nie będę się aż tak bał. Zobaczmy na początku, a potem już wezmę głupów, lecimy w siną dalej. Jak mam wiedzieć, jak tu się ładuje tego music boxa, no? Ale oszustwo, nie? Boję się. Boję się. To był jumpscare? Ja myślałem, że faktycznie będzie jumpscare, że mnie coś wystraszy, a to... tam. Musimy lecieć. Mamy go w pupce. O matku, tu są animatroniki. To wygląda jak na telefon. Music box. Music box! Prześpiszcie mnie. Halo, pani marionetko, jak można panią naładować? Może pani mi powiedzieć? Proszę na mnie nie patrzeć. Wiem, że jestem ładny. Jak się panią ładuje? A, dobra. To ja tu zostanę może. Ja tu się tam zbuguję, co pani na to? Mogę do pani wejść? Proszę pani, niech pani mi pomoże. Nie chcę tu być. Ale ma pani czerwone, fajne oczy. A to marionetka to nie dziewczyna, tylko chłopak? Będziemy tak z nim się bawić? Musimy zobaczyć, co to w ogóle jest. Tu jest Mangle. Exit! Możemy stąd wyjść? Proszę! Jeszcze nie można. Musimy zobaczyć, co tu się stało. Pani marionetko, ale co pani taka sztywna? Mogłaby pani się uśmiechnąć. Co ci się śmieje, baranie? Myślałem, że nie mogą się jej ładować. Ale byłyby jaja. Jest dopiero pierwsza. A ten gość gada więcej ode mnie. Przyznacie rację? Albo mi się zdawało, albo powiedział, że coś się ruszyło. No halo, cały czas mi bateria sławnie, mimo że jej nie używam. O co w tej grze chodzi? Ta gra jest chora. Przepraszam, że tak stoję, ale trzeba jakoś tą marionetkę uspokoić, no. Co to były za odgłosy? Oho. Mangaj się już obudził. Dobra, zwiedźmy sobie coś. Boję się, że Mangel będzie chodził. Lub Balloon Boy będzie... Zabijecie! Co? Coś się ruszyło. Dobry Boże, to Bonnie się ruszył. Aaaa! Pani marionetka, pomocy! Aaaa! Biegnij! Biegnij!
Chowaj się. Dobry, broże! To jest chore! Dobrze, że mamy tu sprinta, bo ja nie wiem, jakbym to przeszedł. Wejdzie do mojego biura. Ładuj to. Ja się chowam. To było chore, gdyby nie ten sprint, to ja bym już dawno zginął. Po co on idzie do mojego biura, skoro mnie tam nie ma i widział mnie tu? Pewnie pomyślał, może tam się nagle zjawił? O nie, on tu idzie. Co, co ci stało? No czemu ja? Co to ma być za złośliwość? Ten wdaw jest nieogarnięty. Proszę, żebyśmy dotrwali do 6. Pomódlmy się. Coś czuję, że jak naładuję tego music boxa, to stanie mi się coś złego. Bardzo dziękuję za taką fajną giełkę. Możecie mi wysłać w ogóle w opisie gry Fangamy FNAF-a, bo jak widzicie, pobrałem 2 i stało się to. Dlaczego ja? To juniorskiego jest zadanie. Za to ja, za co ja cierpię? To nie ja jestem bugierem gier. Proszę się ode mnie odczepić. Kurczę, aż Secret Neighbor mi się przypomniał. Secret Neighbor mi się przypomniał normalnie. No to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciekawe, czy ona mnie złapie w powietrzu z FNAF-a. Ale żeby nie było tak, że zbugowałem i szóstałem i się pokaże i nie zakończę gry. Ciekawe, czy tam... Boję się. Tego to się boję. Że mi coś wyskoczy teraz. Bo widzę marionetkę, jak się patrzy. Hula ho. Już? Mogę skończyć ten chory odcinek? Ja bym mocny, to był Overnight. Jeżeli chcecie sobie zagrać linki w opisie, mówię wam, spadłem pod mapę. No kurczę, dlaczego ja? Dobrze, ja bym mocny. Siemka.